No dzień dobry, witam Was w porządkach jesiennych, ale powiem Wam, że jestem w takim szoku, bo pierwszy raz w życiu nie zmieściły mi się na tym całym wieszaku wszystkie moje rzeczy. Jest ich masakrycznie dużo, nie wiem o co chodzi, to znaczy wiem, że kilka rzeczy przyszło mi od marek, kilka rzeczy kupiłam, ale nie rozumiem tego. Wiem, że dużo rzeczy będzie na sprzedaż ze względu na to, że już były dwa filmy kończące lato właśnie w tematyce ubraniowej. Więc wiem, że niektóre rzeczy nie są dla mnie, także trochę się tutaj zwolni miejsca. Zwolni się też dużo miejsca ze względu na to, że większość tych rzeczy jest po prostu wiosenno-letnich, a nie jesiennych. I też poczułam w tym roku zupełnie coś innego niż zawsze, mianowicie zawsze chcę, żeby rzeczy były totalnie na cały rok, a w tym roku chcę właśnie zostawić jak najmniej i te takie maks sezonowe rzeczy chcę wyjąć dopiero na wiosnę, żeby ta szafa była naprawdę taka skromna, malutka, żebym nie miała problemu z wyborem rzeczy. Jesienią i zimą ten problem mam największy i po prostu lecimy z koksem, bo szkoda czasu. Pierwsza rzecz, z którą się żegnamy, to oczywiście strój kąpielowy z Body Maps, piękny, żółty. Staję się z nim, pomimo że mam nadzieję, że w tym roku będę chodzić na basen, ale na basen mam taki sportowy strój, ten jest typowo plażowy, także z niego rezygnujemy, witamy się z nim dopiero w czerwcu. Następna doskonała rzecz, z którą się żegnamy, to oczywiście przewspaniały szlafrok z Body Maps, również z tej marki, z której jest mój strój kąpielowy. Przeżyłam w nim praktycznie całe lato i jestem mu bardzo wdzięczna za to, po prostu jakie tworzył mi fantastyczne dni. Cieszę się, że spotkamy się za rok. Myślę, że możemy się spotkać już nawet na wiosnę, ale nie wiem, zobaczymy. To będzie test, natomiast na jesień i zimę na pewno idzie w odstawkę, ale co fajne, to, że jesień idzie, a ja po prostu nie zmieniam kolorów, zostaję w żółtym, natomiast z szlafroka zmieniam odzież na bluzę, na ciepłą bluzę. Ta bluza jest z Levisa, mam ją już około 2 lat, albo 3 nawet. Uwielbiam ją, uwielbiam jej krój, uwielbiam jej kolor, uwielbiam to, jaka jest taka szorstka, ale przez to przyjemna, cieplutka, ale nie za cieplutka, no jest doskonała, uwielbiam ją strasznie i to jest właśnie tak jak z tym szlafrokiem. Potem, kiedy jest jesień, kiedy jest zima, noszę ją cały czas. Teraz lato było bardzo gorące, więc nie miałam sposobności, by nosić tę bluzę często, dlatego cieszę się na teraz, bo po prostu czuję, jakby była czymś nowym i ekscytującym. Także pierwsza rzecz, która zostaje w jesiennej szafie. Rzecz, która z jesiennej szafy ucieka, to kimono z Look by Lux, w którym się zakochałam na nowo, kiedy założyłam dready. Latem miałam go sporadycznie, natomiast kwiecień, maj, to po prostu było szaleństwo, nosiłam go non-stop. Przepiękna rzecz, jedna z najpiękniejszych w mojej szafie, ale rzeczywiście bardziej pasuje do dreadów niż do loków i wracam do niego również na wiosnę, natomiast teraz niech sobie odpocznie i zapadnie w sen zimowy. Następnie przechodzimy do sukienek. To jest jedna z niewielu rzeczy, które są u mnie w szafie i których nie chcę się pozbyć, mimo że są okazjonalne. To jest sukienka robiąca wrażenie, zakładam ją kilka razy w roku i tyle mi wystarczy. To jest sukienka z H&M-u sprzed wielu, wielu lat. Ma wielkie rozcięcia. Jest trochę nie wiadomo na kiedy, bo jest trochę za zimna na wiosnę, o wiele za ciepła na lato, ale jakoś staram się z nią funkcjonować, bardzo ją lubię. Natomiast właśnie postanowiłam, że w tym roku jednak ta szafa będzie super minimalistyczna na jesień i zimę, więc odkładam ją i wrócę do niej na wiosnę. Następnie są dwie ultraletnie sukienki, ta jest z H&M-u, ta jest po mojej mamie, przepiękna sukienka. W poprzednim roku zostawiłam ją na jesień i zimę, bo myślałam, że właśnie ze sweterkiem, z tym sweterkiem z grubymi rajstopami, że to będzie ekstra. Natomiast tak jak przemarzłam w tyłek,
to nie przemarzłam chyba nigdy, miałam ją nawet jednego dnia w Longmasa i po prostu było super zimno, także ja już jestem stara, ja muszę dbać o swoje stawy, nie będę się bawić w takie rzeczy, ona idzie w odstawkę na jesień i zimę, wróci na wiosnę i lato, nawet na samo lato prawdopodobnie i sukienka upałowa również, jak sama nazwa wskazuje, wróci do mnie lato. No i widzicie, tak dużo rzeczy, wcale nie układałam tego jakoś letnio-zimowo, a została mi na razie jedna rzecz z 6, nawet 7. Teraz uwaga, 4 sukienki, jeżeli oglądałyście ostatni odcinek, to wiecie, 4 sukienki idą na sprzedaż. Idzie sukienka z mamy ginekolog, bo coś czuję, że to nie jest, sukienka dla mnie jest zbyt piękna, zbyt uroczystościowa, nie jestem w stanie w niej chodzić na co dzień, ale też nie sięgam po nią, kiedy jest jakaś uroczystość, więc ta sukienka nie jest dla mnie. Sukienka po mojej koleżance, po jej cioci, po prostu też nie jest dla mnie, nie sięgnęłam po nią w tym roku ani razu, jest dla mnie zbyt duża i jest niewygodna i wreszcie to zrozumiałam. Następnie jest sukienka z lumpeksu, byłam wiele lat temu, okazała się zbyt gorąca na upały i zbyt zimna na inne pory dnia, temperatury, więc też idzie w odstawkę, nie mam zamiaru mieć w szafie rzeczy, którą założę raz w roku i będę się męczyć, oraz Yellow Meadow, sukienka przepiękna, ale moim zdaniem z bardzo niewłaściwym printem, inspirowanym zbyt mocno Marie Mekko, więc mam nadzieję, że znajdzie swój nowy dom, bo jest przepiękna, świetnie uszyta, ze wspaniałego materiału, natomiast ja nie chcę promować się w tym wydzianku. Jak tak dalej pójdzie, okaże się, że zostanę tylko z bluzą, ale miejmy nadzieję, że nie. Jestem dzisiaj jakaś po prostu radykalna. Kolejna sukienka to sukienka moich wspomnień, 100% najgorszego poliestru. Zaczynałam w niej YouTube'a, jeździłam w niej na wszystkie takie ważne wydarzenia, jakieś na przykład warsztaty, które prowadziłam z Zero Waste, albo pytanie na śniadanie, w którym opowiadałam o swoim ślubie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta sukienka nigdy nie zostanie przeze mnie wyrzucona. Nigdy nie mów nigdy, ale przynajmniej na razie. Natomiast naprawdę źle się w niej czuję. Czuję, że moje ciało się w niej gotuje przez straszny poliester, więc ona idzie do takiej mojej magicznej skrytki z ubraniami, wspomnieniami, ale nie chcę już się męczyć patrzeniem na nią i myśleniem sobie, kurczę, szkoda, że jest z poliestru, bo tak ją lubię. No nie lubię jej. Jest tylko miłym wspomnieniem. Uwaga, uwaga, w końcu coś, co zostanie ze mną również na jesień. Sukienka z H&M-u. To jest sukienka, która jest moją idealną sukienką. Jedyną sukienką, którą mogłabym nosić po prostu całe życie, non-stop. Jest wspaniała, bardzo lubię ją też nosić z tą bluzą. Ona pasuje mi na co dzień, pasuje mi na każde wielkie wyjście. Wystarczy, że dobiorę do niej piękną biżuterię. Kolejna sukienka również jest z H&M-u, sprzed wielu lat. I to jest sukienka bardziej taka okazjonalna, czerwone usta, szpileczki i mogę po prostu iść na jakieś fajne wydarzenie, więc ona u mnie zostaje, także już na spokojnie jestem w stanie się jakoś ubrać. Nie zginę tej jesieni. Kolejna sukienka, mam z nią problem, to jest sukienka z t-shirta, podobała mi się max. Uwielbiałam w niej chodzić, ale ja już nie lubię obcisłych rzeczy. Ona mi się mocno podwija. Nie czuję się w niej fajnie i też nie mam rzeczy, które podkreślałyby jej wygląd. Ona mnie opina, a potem zakładam oversize'y i to jest bez sensu. I zastanawiam się, czy ją sprzedać, czy ją na chwilę odłożyć. I myślę, że na razie ją odłożę, bo możliwe, że będzie taki moment, w której będę chciała do niej wrócić. Ona jest świetnie uszyta, jest z t-shirta. Nie wiem, czy już wspominałam. Jest bardzo miękka, milutka, no i robi też przepiękną sylwetkę. Natomiast nie wiem, czy to jest sukienka, w której już, w której nadal mogłabym siebie określić. Nie wiem, dlatego na razie zostawię ją i wyjmę ją może kolejnej jesieni. Zobaczymy. Teraz przechodzimy do swetrów i ja się naprawdę nie dziwię, że istnieje trend jesieniara, ze względu na to, że gdyby nie miód, gdyby nie te wszystkie powidełka do herbatek, gdyby nie te piękne kubeczki, gdyby nie te piękne świeczki, roślinne przestrzenie, zapraszam, gdyby nie te sweterki i po prostu wszystko, co otula, to moim zdaniem nie przeżylibyśmy jesieni za żadne skarby. Ja nie wiem, jak ja przeżyję jesień. Nie wiem.
Nie mam pojęcia. Na zimę mam zamiar wyjechać w góry na 3 miesiące, oby mi się to udało. Ale jesień i to, co teraz widzę przed sobą, nie napawa mnie entuzjazmem. Natomiast entuzjazmem napawa mnie to, że moja babcia zrezygnowała ze swojego swetra, na który ja polowałam całe życie. Myślałam sobie, niech tej mojej babci znudzi się ten sweter, niech ona mi go odda. I ostatnio znalazłam go na działeczce i myślę sobie, o nie, on tutaj nie zostanie, on wraca ze mną do domu, bardzo się z tego cieszę, nie wiem, czy też tak macie z jakąś konkretną osobą, ale po prostu jak ja sobie myślę o mojej babci, widzę ją zawsze w tym swetrze, także cieszę się, że teraz jej się znudził i mogę go nosić, także on zostaje, nie wiem, czy on będzie dobry na jesień, może on będzie bardziej koszulką, na którą jeszcze coś będę zakładać, bo jest dosyć cienki, ale zobaczymy, teraz będzie jego test, na pewno nigdy go nie wyrzucę i nigdy się nim nie znudzę, także taka cudowność w mojej szafie za dara. I coś, co bardzo mi się kojarzy z jesienią, czyli mój przepiękny, błyszczący, wspaniały, wielki sweter. On nie jest ciepły, ale jestem w stanie się nim otulić. Zawsze zakładam go, kiedy nie mam co na siebie włożyć. Bardzo, bardzo, bardzo go lubię. Także oczywistym jest, że zostaje. Jeszcze w tym roku go nie miałam na sobie, ale przyjdzie na niego czas. Rzecz dosyć rozczarowująca, czyli nowa rzecz z Roger Publishing. Tak jak już Wam wspominałam w poprzednim filmie, nigdy więcej nie kupię nic z Rogera i obiecuję sobie to z ręką na sercu. Nie kupię nic modowego, ale zapewne kupię wszystko na wyprawkę dla dziecka przyszłego prawdopodobnego. Ta bluza podobała mi się max, bardzo ją chciałam. Zastanawiałam się, jaką wybrać, bo przecież oversize i tak dalej. Wzięłam S, a to jest jak jakaś L-ka. Ja rozumiem oversize, ale to nie jest oversize. To jest po prostu źle zaprojektowana rzecz, która jest za duża. Zobaczymy, czy będę w niej chodzić. Zobaczymy, czy się z nią polubię. Na razie jestem nastawiona tak średnio. Jest przeogromna i to tak źle przeogromna. Jest piękna. Bardzo mi się podoba ten wzór. Podoba mi się też, że jest biała. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast na razie jestem tak średnio na jeże nastawiona na nią. Kolejne dwie bluzy to noszę sztukę. Jedna beżowa, druga szara. I te miałam już na sobie z 3 razy. I kiedy ją pierwszy raz założyłam, sobie pomyślałam, jak jej dawno nie miałam. Uwielbiam takie uczucie, właśnie kiedy zmienia się pora roku i automatycznie sięgam po ulubione rzeczy, po które nie sięgałam kilka miesięcy. Także te dwie bluzy zostają u mnie. Ta ma z tyłu taki fajny napis, print, i bardzo je lubię. Ona jest bardzo taka mięciutka, bardzo taka cieplutka. Ta jest taka normalna na teraz, natomiast nie na lato. Mimo wszystko jest trochę za ciepła. Następnie jest bluza, w której nagrywałam ostatnie chyba z 3 odcinki. Nie wychodziłam z niej, ona dzisiaj idzie do prania. Natomiast jeszcze ją powiesiłam sobie tutaj na wieszaczek. Doskonała, dodająca niesamowitej energii. Uwielbiam ją max. Ona jest z Medicine i prezentuje się na mnie doskonale, uwielbiam w niej chodzić. I wiecie to, bo chodzę w niej całą zimę i cały czas, cały czas. I teraz też będę w niej chodzić cały czas. A teraz przerwa, bo nie miałam wieszaków, tu leży bardzo dużo swetrów bluz, więc je sobie tutaj założę i zaraz Wam je pokażę. Pierwsza rzecz, której nie miałam ani razu na sobie latem, to jest mój przepiękny sweter w kwiaty, uwielbiam go, jest ze Stradivariusa i kiedy miałam go na początku, dostawałam o niego szalenie dużo pytań, bardzo siebie w nim lubię, jest cieplutki, milutki, bardzo wygodny, bardzo polecam, a długo się zastanawiałam, czy go wziąć. Zdejmuję go z wieszaka, bo idzie do prania. I lecimy z koksem. Kolejna bluza, to jest bluza z Zalando, dostałam ją od Piotra. I to jest taka bluza, która była ze spodniami dresowymi. I ona jest świetna do wszystkiego, jest świetna do sukienek, świetna osobno, bardzo lubię ten krój, bo często na przykład w jakichś sieciówkach te krótkie rzeczy są naprawdę krótkie, że zasłaniają tylko piersi, a to jednak jest wystarczająco duże i zasłania tak, sięga mi tak do pępka, więc jest doskonała, gdybyście takiej szukali, to polecam. Kolejna rzecz trochę mnie zastanawia, bo to jest bluza, którą kiedyś kupiłam
w jakimś randomowym sklepie i to jest też właśnie fajna bluza w dobrej długości, ale ona już jest trochę zniszczona, natomiast jest świetną bazą do przypinania różnych broszek, przypinek, więc za to ją lubię, ale nie wiem, czy ja ją po prostu lubię. Więc w tym roku ta jesień i zima będzie dla niej testem, jeżeli będę ją nosić, to ją zostawię, jeżeli nie, to ją oddam. I kolejne dwie rzeczy to są rzeczy po mojej bratowej, one już są zjechane, ale to są takie rzeczy, które noszę, kiedy nie mam co na siebie ubrać. To jest taka wycięta rzecz, to jest po prostu taka zwykła, są bardzo wygodne, bardzo jest mi w nich wygodnie, chociaż średnio siebie w nich lubię, ale są takimi basicami, w których jest mi wygodnie, więc one też u mnie zostaną, zobaczymy, czy zostaną również później, ale myślę, że tak. I dwie, chciałam powiedzieć ulubione rzeczy, ale chyba już ich czas przeminął. Natomiast fajny chyba kardigan, to się nazywa, czarny, pasuje mi do wszystkiego. Mam na nim świetną broszkę z twarzą, z maską. I drugi kardigan, który noszę o wiele rzadziej, bo jest trochę za długi do moich jakichkolwiek kurtek i jest też nieciepły, ale bardzo fajny, bardzo elegancki, też z broszką, także to są takie moje standardy, które zostają na stałe. I teraz przechodzimy do koszul. Koszul jest jakieś zatrzęsienie, bo dostałam sporo nowych. I teraz tak, pierwsza jest z Risk. Nie podoba mi się ta koszula. Wiem, że kilku z Was się spodobała, więc mam nadzieję, że znajdzie nowe życie ode mnie. Tutaj już ucieka. Następnie jest aż 5 koszul z Natuli. Jest zielona, różowa, którą znacie. Znacie również oliwkową, natomiast w tym sezonie przyszła mi przepiękna różowa oraz przewspaniała niebieska. One wszystkie u mnie zostają. To są moje ukochane koszule. Dalej są dwie koszule z Lumpeksu. Ta wróciła ostatnio do łaski i ją uwielbiam. Ta jest noszona przeze mnie rzadko, zazwyczaj do teatru czy jakiegoś takiego bardzo eleganckiego miejsca. Są też dwie koszule po mojej mamie, noszę je całkiem często, jak na koszule i ilość koszul, jakie mam, więc one zostają. I tu są takie, nie wiem jak to nazwać, no w sumie chyba koszule, to jest bluzka po mojej babci, noszę ją naprawdę, naprawdę sporadycznie i myślę, że na razie wrzucę ją do wspomnień, zobaczymy, czy kiedyś do niej wrócę. To jest bluzka z Medicine. Koszula, lubię ją, noszę ją rzadko, ale bardzo mi się podoba. Są również dwa golfy, golfów oczywiście nie noszę latem, natomiast jesień, zima to jest dla nich idealny czas. Bardzo lubię ten golf w połączeniu z tą bluzą, ja w ogóle z tą bluzą lubię wszystko, ale właśnie lubię tą bluzę i właśnie taką wystającą stójkę, czy golf, nie wiem, czy to się nazywa golf, możliwe. I te rzeczy są z outletu, z Reserved i z Mango. Następnie są dwie bluzki z t-shirta, jedna moja, druga Piotra, ale Piotr ich nie nosi, ja je bardzo lubię, więc je sobie mam. Bluzka z Mary Zeli, bardzo nie lubię tej marki i bardzo dobrze myślałam o niej, w sensie bardzo dobrze źle o niej myślałam, ze względu na to, że ostatnio oglądaliśmy jakiś wywiad z twórcą tej marki i naprawdę jakiś dziwny ziomek. Także noszę tą bluzkę pod coś, bo ona jest bardzo ładna, ma bardzo ładny kolor, ale nie lubię jej nosić samej, ma piękne wycięcie. Natomiast noszę ją zazwyczaj pod coś i to jest właśnie idealny moment, jesień, zima, na powrót do niej. Mam również 3 białe bluzki, tylko ta idzie do prania, z Mellow Fiva i to są moje ukochane bluzki, uwielbiam je nosić, to jest taki basic, bardzo wygodne, bardzo piękne, natomiast ta jest brudna i dzisiaj muszę wstawić białe pranie, które jest bardzo pobrudzone, czyli muszę użyć wybielacza, czyli teraz musi mi pomóc, więc ta idzie do prania. Ta zostaje. Tu mam dwa problemy, bo to są bluzki, które są już wyciągnięte, przeorane przez życie. Jedna jest kupiona z Lumpeksu, druga jest po mojej bratowej i one są trochę moim problemem, trochę je lubię nosić, a z drugiej strony patrząc na to, ile ja mam rzeczy, to zastanawiam się, czy one są mi potrzebne, czy nie lepiej zrobić z nich jakiegoś po prostu lepszego pożytku, ale zostawię je jeszcze na teraz, na jesień i na zimę. Zobaczę, ile razy je nosiłam, ile
ile miałam krytycznych sytuacji, że musiałam je założyć i wtedy zdecyduję, co z nimi dalej. Kolejne trzy t-shirty to jest Medicine, bardzo je lubię, tą lubię teraz najbardziej, bardzo się cieszę, że to jest oversize, to natomiast są bluzki w moim rozmiarze, te dwie nosiłam często w poprzednią zimę i jesień, mam nadzieję, że te będę nosić równie często. Tu są moje dwa zastanowienia, to jest koszulka z Unseen Top i zastanawiam się, czy będę w nim chodzić, wydaje mi się, że nie i myślę, że nie ma co go zostawiać, wrócę sobie do niego z przyjemnością latem, no w tej bluzce na pewno zimą nie będę chodzić, bo ona jest bardzo, bardzo wycięta, więc ona też wróci do mnie latem, spisała się na medal w te ostatnie miesiące. Następnie są trzy bluzki, które zawładnęły moim latem. Ta bluzka oczywiście idzie na lato, natomiast te body mogą być pod koszulkami i myślę, że zostawię je, zobaczę, czy będzie mi się chciało nosić body zimą i jesienią, czy będzie mi wygodniej, jeżeli nie, to na za rok będę wiedziała, że to są bluzki body typowo letnie. Skąd ta różnica? Stąd, że po prostu teraz jak coś mi wystaje, to nie jest to dla mnie aż tak straszne, natomiast jeżeli coś mi się podwija, no to jednak może mi być zimno, więc body może tutaj wygrać, ale latem to wygrywa ze względu na to, że jest naprawdę tak smukło, nic nie wystaje i to jest wspaniałe. Body są z Unseen. Kolejna super stara bluzka, ona jest z Medicine, z grafiką polską i ja jej nie używałam, nie lubiłam, a ostatnio do niej wróciłam właśnie jako do podkoszulki, więc ona również tutaj zostanie. Teraz już przechodzimy do spodni. Aha, jeszcze tu są... jeszcze nie przechodzimy do spodni. Mam tutaj rzeczy do prania. Mam białą koszulkę z Unseen. Tak strasznie ją poplamiłam. Muszę ją dzisiaj właśnie uprać. To jest biały t-shirt, bardzo dobrze wykrojony. Oraz dwa fantastyczne topy. Druga skóra w kolorze beżowym. Również z Unseen i one sprawdzają się świetnie. Uwielbiam je. Jeżeli szukacie jakichś fajnych topów, to polecam te. One na pewno jesienią i zimą sprawdzą się doskonale. I jeszcze dwie bluzki. Jedna z nich to ta. Powiem szczerze, że nie nosiłam jej wcale, ale nauczona poprzednią jesienią i zimą wiem, że ja po tę bluzkę sięgać nie będę, bo ona ma taki krój, że pod coś mi nie odpowiada, więc wrócę do niej latem, jeżeli nie będę jej nosić, to coś z nią zrobię. Natomiast kolejna bluzka po mojej mamie. To był Reserved dział dziecięcy. Bluzka po mojej mamie, przepiękna, noszę ją rzadko, ale bardzo ją lubię, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie miała swoje nowe życie. I teraz spodnie, dwie jasne pary spodni, jedne z Zalando właśnie od tego golfu, natomiast drugie są bardzo takie misiowe, bardzo grube, bardzo cieplutkie, znoszę sztukę, obydwie pary lubię, ja wiem również jak bardzo lubię nosić dresy zimą, także absolutnie się ich nie pozbywam. Następnie są dwie pary jeansów Levi's oraz stare spodnie, takie podziurawione i z takim fajnym przyszyciem z Zary sprzed wielu, wielu lat. Wydaje mi się, że na te spodnie jestem trochę za gruba. Jakoś tak mi zaczęły tyć nogi w tym roku, ale chcemy się zapisać na siłownię, ja chcę pójść na basen, więc zobaczymy. Natomiast te to są rozmiar 42, więc spokojnie z paseczkiem je sobie noszę. Także te zostaną na ten jeden sezon. Zobaczymy, czy się sprawdzą. Bo pamiętam, że w tamtym roku nosiłam je po prostu bez opamiętania cały czas. Więc mam nadzieję, że moje nogi wrócą do siebie i będę mogła je nosić. Następnie są trzy podfruwajki. Jedne piękne białe, drugie krótkie, trzecie takie. Wszystkie idą w odstawkę. Środkowe zazwyczaj zostawiałam, żeby sobie w nich spać, ale nie chcę w nich spać i też rzadko w nich spałam, więc nie ma co zabierać sobie miejsca. Następnie są kolejne trzy podfruwajki, długie, fajne spodnie. One są z Reserved. Tamte wszystkie były z jakichś lumpeksów. Tutaj też jest lumpeks. I one też właśnie były tak, że ja je zostawiałam na cały rok, ale w sumie ich nie nosiłam, więc one idą na lato. W tym roku w ogóle ich nie nosiłam. I trzecie spodnie to są przepiękne, energetyczne spodnie z Yellow Meadow. To jest tak naprawdę piżama, ale ja je noszę cały rok. I one teraz się już nie nadają, więc wrócę do nich wiosną. I jeszcze szarawary, w tym roku moja babcia mi je fajnie zszyła, mogę je nosić, kilka razy je miałam, na pewno za rok również będę miała. Sterta letnich ciuchów jest zatrważająca.
Znowu pod fruwajki, spodnie po mojej mamie, spodnie z HM-u, spodnie po mojej mamie. Te czasami zostawiałam, żeby nosić je po domu, ale w tym roku nie zostawiam, mam dużo dresów, dwie pary, więc wydaje mi się, że mi to wystarczy. Następnie są dwie spódnice. Spódnica z Natuli oraz spódnica jeansowa po mojej mamie. Obydwie noszę rzadko, ale mam nadzieję, że w tym roku to się zmieni. Też zostawię je na takim wieszaku, żeby je bardziej widzieć, bo kiedy mam zestaw, to nie sięgam po nie wcale, a szkoda, bo bardzo je lubię. Kolejne trzy podfruwajki. To jest spódnica z lumpeksu, to jest spódnica z lumpeksu, to są spodnie z Medicine. Medicine oczywiście idzie na lato, natomiast te dwie spódnice zawsze zostawały ze mną cały rok, bo mnie to tak cieszyło, kiedy jesienią lub taką wcześniutką wiosną nosiłam sobie takie letnie rzeczy do zimowych, takich ciężkich butów, ale w tym roku, tak jak już mówiłam, nie zostawiam takich rzeczy, chcę w tym roku mieć bardzo małą szafę. Tutaj mam dwie pary spodni, jedne są stare z Zary, drugie są po mojej bratowej, trzecie to takie bardziej eleganckie spodnie, kupiłam je sobie na bierzmowanie w HM-ie i zepsuł mi się w nich zamek, dałam mojej babci, babcia mi je naprawiła, więc mogę cieszyć się trzema parami spodni, co wydaje mi się dosyć dużym nadużyciem, natomiast to są spodnie, które są ze mną naprawdę od wielu, wielu lat, więc nie ma sensu nic z nimi robić, skoro można je nosić. I ostatnia rzecz, prawie ostatnia, to zielone spodnie, one są z HM-u. Ciekawe, myślałam, że z Reserve. Zawsze myślałam, że są z Reserve. Straszna beka. Bardzo je lubię, bardzo lubię je nosić z tą koszulą z Medicine, także zostaje. Mam jeszcze tutaj, widzę, jedną rzecz. Jest to marynarka. Uważam, że ta marynarka jest mi potrzebna. Noszę ją rzadko, ale czasami tak. Wolałabym, żeby to była jakaś inna marynarka. W tej nie czuję się aż tak super, jak myślę, że mogłabym się czuć w innych, ale jak już mam tą, to czasami po nią sięgam. I mam również trzy okrycia wierzchne. To jest wierzchne. To jest ten płaszcz. On jest z HM-u sprzed wielu lat. Przepiękny. Szłam w nim nawet do ślubu. Powtarzam to za każdym razem, bo mnie to jara. Bardzo go lubię i teraz go noszę najczęściej. Druga rzecz to kurtka jeansowa, która świetnie właśnie wygląda z tą żółtą bluzą. Bardzo, bardzo lubię. I trzecia rzecz, której jeszcze nie noszę, ale na pewno będę, to jest płaszcz po mojej mamie. Bardzo go lubię, tylko chciałabym zmienić sobie w nim podszewkę, bo już jest naprawdę styrana. I dwie pary butów, nadal nie umyte Medicine oraz mokasyny z Roger Publishing. Powiem Wam, że są super niewygodne, super twarde. Słyszałam, że mokasyny są bardzo miękkie i fajne z ryłko, więc gdybyście szukały, to polecam. I coś, co zmieniło moje życie, czyli fantastyczne skarpeteczki, które pasują mi właśnie na przykład do mokasyn. Takie oto. I dzięki temu te twarde mokasyny są chociaż troszkę mięciutkie. Na ten moment zostaje z torebką nasze. To jest ta torebka Nerka. Prezentuje się świetnie, czuję się w niej dobrze. Myślę, że na zimę wrócę do argumentu, ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie w niej czuję się najlepiej. I ukradziona od Piotra czapka z kopytem. Bardzo fajna, bardzo ją lubię. Czuję taki fajny powiew energii, kiedy ją zakładam. Noszę teraz się taki sposób i bardzo siebie w takim wydaniu lubię, także jesienio, witaj, nie cieszę się z Twojego przyjścia, ale przeżyjmy to dobrze, przeżyjmy to razem. Mam nadzieję, że zmotywowałam Was do swoich porządków w szafie. Zobaczcie, ile ja rzeczy sprzedaję, a jak bardzo jestem świadoma swojej szafy. Za każdym razem mnie to zachwyca, zastanawia i cokolwiek. Czuję, że ta szafa już wygląda jak moja szafa, czyli nie jest przepełniona, ma odpowiednią ilość rzeczy. Czas zweryfikuje, co będzie nosić mi się najchętniej, najczęściej. Wrócimy do podsumowania jesieni już bardzo niedługo, bo za 3 miesiące, a tymczasem ściskam serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia, pa!